Dominik Durnia dla MMA Rocks, a ze mną jest Janek Kulturalny Błachowicz. Bardzo serdecznie Cię witam na forum MMA. Janek, witam, szanowanie, kłaniam się. Jest tydzień do Twojej walki dokładnie. Tydzień i jeden dzień, chciałem powiedzieć. Mogłeś mi dać dokończyć. Znowu jesteś taki wyrywny. W trakcie walki też będziesz taki wyrywny? Tym razem tak, chyba. Tak? Mówisz, że od pierwszych sekund pełen ogień? To się okaże, wiesz. No, jakiś tam plan jest. Taktyka jakaś tam jest założona, jakiś tam plan do wykonania jest. Jakbyś porównał to, jak się teraz czujesz na te właśnie 8 dni przed galą, a na Twoich poprzednich występach, czy czujesz różnicę? Wiesz co, jakby nie chcę tego porównywać, niech to wszystko się okaże 10. Coś nowego zobaczyłeś? W sumie no, tak naprawdę miałeś, można powiedzieć, trochę taki obóz marzeń, bo miałeś zawodnika, który doskonale zna Twojego rywala. Do tego twoi dwaj koledzy, znaczy jeden kolega się przygotowywał bardzo mocno, pewnie Daniel też szybko wrócił i pomagał, także miałeś bardzo dobre warunki do tego przygotowania się do tej gali. No tak, jak pomniałeś, był Goran, który tak sam powiedział, że zna go jak własną kieszeń, także dużo mi pomógł. Marcin też się szykował, też szykuje się na tą samą galę, także razem przechodziliśmy te wszystkie katusze, to też jest takie fajne. Daniel tydzień po swojej walce już był i nas dociążał. Krzysiek Jotko też padł parę razy na trening, także był taki chłopak z Irlandii, bardzo mocny. Także było z kim porobić, nie narzekają na brak sparing partnerów, także okres wydaje mi się, że przepracowany solidnie, przede wszystkim bardzo mądrze. Czujesz już taką presję tuż przed galą właśnie i związaną z występem w Zagrzebiu i z tym, w jakiej jesteś sytuacji w UFC? Wiesz co, już te emocje się gdzieś tam pojawiają, ale to dobrze, bo ostatnio ich nie było i nie było jakby z czego wziąć właśnie gazu, teraz te emocje są. Także ten płomień się rozpala i jest, już nie mogę doczekać, aż się, wiesz, zamkną te drzwi i niech się dzieje. W co grałeś zamiast pomagać Dorocie? Wiesz co, w co grałem zamiast... Neverwinter. Chyba. Nie znam chyba. Ja też tak odpaliłem na chwilę, zobaczyć co to jest, ale mnie nie wciągnęło, więc wyłączyłem od razu. A ona specjalnie zrobiła wtedy, jak ty nie pomagałeś? Tak, 5 minut, wiesz, wyłączyłem co to jest za gra, wiesz, i ten. I... Rozumiem. A jak doszło do tego, że zakupiłeś taki wspaniały żółty fotel do grania na komputerze, powiedz? Wiesz co, potrzebowałem czegoś wygodnego i potrzebowałem ogólnie fotela, tak? No i poszedłem do Ikei i kupiłem fotel. Nie wiem, czy to jest skomplikowane. Nie, no to jest ciekawa historia bardzo. Puścimy to jako highlight tego wywiadu. Poszedłem, kupiłem fotel, ale w dobrym kolorze, takim podobnym do mojego. Mam wszystko na szaro i chciałem taki złamać to wszystko i stwierdziliśmy, że bierzemy żółty. Powiedz, bardzo zakochałeś się chyba w morsowaniu. To jest taka rzecz, którą ostatnio nie było dnia. No już teraz niestety jest chyba za ciepło na to, ale jak była jeszcze zima, jak było zimno, to nie było dnia, żebyś, może nie dnia, ale tygodnia, żebyś nie wrzucał jakichś zdjęć z tym. Powiedz, naprawdę to robiło taką robotę? Tak. Ja najbardziej mam problemy, jeśli chodzi ogólnie w swoim organizmie z kolanami, tak? Jestem po jedno i drugie po operacji i na przykład, żeby zrobić przysiad bez rozgrzewki, nie zrobię pełnego przysiadu bez rozgrzewki, a tylko muszę się, wiesz, 10 minut poświęcić na rozgrzewkę, tylko kolan, żeby zrobić pełny siad. No, a jak zacząłem morsować, to poczułem to tak, że po prostu bez rozgrzewki robię pełny przysiad. No ogólnie się lepiej regenerowałem, lepiej się czułem, te mikrourazy wszystkie jakieś związane z treningiem po prostu znikały. Żadne przeziębienie, nic mnie nie łapało, nawet jak moja kobieta miała grypę, wiesz, na antybiotykach. Wiesz, nawet, kichanie nie wzięło, także jestem fanem, zostałem fanem morsowania i na pewno jak tylko znowu będzie przyjdzie zima, to tylko z pierwszymi mrozami wschodzę do wody. Chyba jeszcze zostałeś fanem ASG, to taki kolejny twoje hobby, taki konik, który w ostatnich miesiącach się pojawił. No tak, poznałem ekipę, tutaj mam w Warszawie PSF, pozdrawiam, wciągnęli mnie chłopaki w to, bardzo mi się spodobało, no i tak co tydzień w niedzielę jesteśmy, wiesz, raz, że rekreacja taka, wiesz, też dużo ruchu, bo się biega. No to też fajna, wiesz, zajawka, bo ciekawych rzeczy można się nauczyć, a nigdy nie wiesz, co ci się w życiu przyda i patrząc na to, co się teraz wokół nas dzieje, także każda wiedza może być przydatna. No powiedz, bo UFC często w swoich kontraktach ma informację o tym, że zawodnicy nie mogą uprawiać sportów ekstremalnych. Czy ASG nie jest zaliczany do tego? Albo czy nie masz takiego zakazu? Wiesz co, nie, no są, ale no nie wiem, czy ASG to jest sport ekstremalny, tak? Zdarzyło ci się nic? Mogę sobie kupić replikę snajperki i siedzieć w krzakach cały czas. No, tak robisz. Nie, no nic mi się... Przyczajony tygrys, ukryty smog. Nie, no jest to na tyle, wiesz, mamy na tyle ochraniaczy i jesteśmy na tyle, dzięki tej ekipie, która tam już się gra w to dość długo, że to bezpieczeństwo też jest, zawsze są zasady tłumaczone BHP na przed rozgrywką, także no... No wiesz, no tak naprawdę nogę czy coś możesz skręcić idąc po schodach, także to jakby w ten sposób nie podchodzę do tego. No jest to bezpieczne, mi się nic nie stało na razie i mam nadzieję, że się nic nie stanie. Dobra, dzięki Ci bardzo, życzę Ci oczywiście powodzenia za tydzień. Dzięki. A
A które stoisko ci się najbardziej podoba? Gdzie tutaj najczęściej więcej czasu spędziłeś? To gdzie jest Juras? Cześć Janek! Cześć Juras! Brzdęk! Nagrywasz wywiad? Cześć, Brzdęk, to będziemy czapkę, przyszły wtorek. Przyszły wtorek. Tak. Obiecujesz? Z tego, jeszcze wszystko jest umówione, wiesz. Pokrajac zmielony i świetne. A ty znowu chcesz zarobić na rodzinie, tak? Analizujemy. Nie, wiesz co, ja jeszcze ten Janku dwa koła w plecy na dwóch ostatnich walkach i już więcej. Ale nie wypomina bezczelnie, nie? A odpalił ci jak wygrał w Zatifi? Nikt, tylko jedna osoba, wiesz. Nie, co, jak nie? A kto alkohol stawiał, ej? A to jest sportowe, to się kręci cały czas. Nie, miało być dla Extreme, ale już nie pójdzie, nie? Nie obstawiam.